cielak komuś uciekł, patrzcie. Zamiast poczekać, to te ludzie tu są. Oj, bierze cielaczek. Ojeju. To niesforne zwierzę, co? Ojej. Siema, słuchajcie, no wypadek na kładzie mieliśmy, ja z Tomkiem, centralnie, po prostu na żywca, hardkorowo. Tomek wyskoczył normalnie na Kajosie z lawety, Kajos na dziób spadł, ale ja stałem, bo jak to było? Ty wjeżdżałeś, nie? Ja ci ułożyłem te najazdy. Przeszedłem z drugiej strony, żeby tam przytrzymać Tomka, nie? No i Tomek najeżdża, no to wjechał wszystkimi kołami i miał do pokonania takie, no, taki uskok na lawecie, nie? No i Tomkowi się coś zacięło, jak przywalił gazu, jak Kajos wyskoczył, leciał prosto na mnie, ja zdążyłem odskoczyć, ale dołem kłada dostałem, bo po prostu on wyfrunął, po prostu wyfrunął, nie? Tomek pokancerowany, spadł na rękę, ręka bezwładna, nie wiem, chyba do szpitala pojedziemy. Nic mi je nie boli, ale piątkę proszę wrzucić, bo nie. A ja nie wiem, gdzie dzisiaj tutaj do góry. Do góry, no. Masz piątkę. Dziękuję. Jest? Jest. To piątka? Piąt muszę Tomkowi biegi przerzucać, niestety. Noga też dostała, tam krwawi, no ale jakoś dojedziemy. Normalnie mówię wam, Kuba świadkiem był tego wszystkiego i cała ekipa. Niesamowity hardcore na koniec wyjazdu. Tam widzicie na lawecie nasze bryki stoją, teraz pojedziemy jeszcze na myjnie. Ale strasznie to wyglądało, nie? Nie mieliśmy kamery, żeby to nagrać. Nikt się nie spodziewał na sam koniec takich akcji, nie? Niesamowite, nie? To taki wypadek mieliśmy, nie? A jakbym nie uskoczył, to po prostu centralnie na mnie by wleciał, nie wiem. Na klatę bym musiał przyjąć całego kłada i Tomka, nie? To może byś nie przeleciał przez kierę wtedy. Na pewno nie. Ale co, wyjazd ci się podoba? Mega sprawa. Mega sprawa. Polecam loty wszystkim. Polecamy loty wszystkim. Niesamowite, nie? Wypadki chodzą po ludziach. Najważniejsze, że kają całe. Najważniejsze, że kają całe. Ale nic się nie popsuło. I nic się nie popsuło. Zobacz. W kają. Wyskoczył Lucek, i... Lucek nie jest... tym. Popsuty. No mów, Kuba, bo ja nagrywam. No. No wypowiedz się, no zacząłeś, przerwałeś mi. I co teraz? Mam od nowa vloga kręcić? To będzie już trzeci raz. Zapomniałem. No to po co się odzywasz? Tak to u nas jest, słuchajcie, z tymi nagrywaniem tych vlogów. Ale co, no musi być wesoło, nie? Zostało nam do domu jeszcze parę kilometrów. Pierwszy raz na lawecie umyjemy kłady. Mega sprawa. Jutro, Tomek, jeździsz? Czym? Nie, noga mnie strasznie boli. Nie? Boli noga. No. Będzie słabo. Szóstkę sobie wbiłeś, widziałem. Jakoś się udało. Udało się jakoś. No to słuchajcie, my wracamy, trzymajcie się, no po prostu. Wypadki chodzą po ludziach, nie? Ale jesteśmy cali i zdrowi. Nara, hejos. Ja tu chcę Tomka przytrzymać, nie? A ten leci na mnie, ja buch w tą stronę. Bach, dostałem, uberwałem, patrzcie to. Niesamowite, na sam koniec wyjazdu. Tomek z tego wszystiego źle spił Kajo, podobno się lata. Się lata? Ja tam nie widzę nic. Tak? Tak. Się lata, nie, ci powiem. A tu możemy stanąć? No nie ma. Tu zaraz przejechaliśmy, ten cik zaraz będzie. Burger King'a przerobiliśmy stację, to zaraz będzie dzikus. Co to jest dzikus? Dziki parking. Dziki parking, no. Z góry daj. Opony dawaj. Wszystko. Pijano zostało. Tomek jedzie teraz. Ja
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.